Nie chce mi się, jestem chory, nie idę dzisiaj do szkoły. Nie, nie zgadzam się, już masz za dużo nieobecności w szkole. Ale mnie boli głowa, nie rozumiesz, że jestem chory. Liczę do trzech, masz tutaj zejść. Raz, dwa, trzy. Jestem. Nie musisz już liczyć. Co ci jest, Logan? Czy ty przypadkiem nie kłamiesz? Odkąd otworzyłem oczy, to mam okropny ból głowy. Nie widzisz, że mam okład nawet na głowie. Chodź, Logan, dam ci tabletkę i musisz iść do szkoły, bo inaczej wezwie mnie dyrektor, aby zapytać, co się z tobą dzieje. Proszę, masz tu tabletkę, która szybko działa. Zaraz będziesz zdrów jak ryba. Nie chcę tego, to pewnie jest niedobre. Jeszcze zwymiotuję z tego i dopiero nie pójdę do szkoły. Logan, nie denerwuj mnie! Zaczekaj! Zapijesz herbatą. Wtedy nie poczujesz smaku. Masz. Ech. Jaka niedobra. Nigdy więcej. Dodałaś do herbaty za dużo cytryny. Wiesz, że jej nie lubię. Nie marudź, tylko spakuj się do szkoły. Aha, i jeszcze jedno pytanie. Czy może być do szkoły kanapka z serem? Zobacz, jaki ser kupiłam. Czy ty chcesz, żebym ja się w mysz zamienił? Logan, zaczynasz mnie już denerwować. Ubieraj się, a ja ci robię kanapkę z serem. Ech, no idę, idę. Czas zrobić kanapkę. Emil przycina żywopłot. A przecież mówiłam, że ma zawieźć Logana do szkoły. Co się stało, moja morska perło? I czemu na środku kuchni leży kawał sera? Czyżbyś dokarmiała myszy w tym domu, czy co? Emil, co ty wyprawiasz? Miałeś zawieźć Logana do szkoły. A ten ser to dla Logana. Przycinam żywopłot w naszym ogrodzie, żeby było pięknie. Zaczarowany ogród dla ciebie. Nie widzisz, w jakim jestem stanie? Cały spocony, brudny i pełno mam liści na głowie. A z czoła i z nosa pot mi kapie. Honorata, daj mi spokój. Emil, masz iść się oporządzić do łazienki i zawieźć Logana do szkoły. Ale nie wiem, jak wejść do łazienki. Lucek siedzi już tam 3 godziny. Dziś w szkole Logan ma poważne sprawdziany i musi je zaliczyć na co najmniej 2. Dwa? Czyś ty zwariowała? Jeżeli nie dostanie co najmniej 4, to się nie przyznaje, że to mój wnuk. Dobra, Emil, koniec tej paplaniny. Idź się przebrać i zawieź Logana do szkoły. A ja tymczasem posprzątam dom i włączę sobie swoją ulubioną telenowelę. Co ty za bzdety, znowu zaczęłaś Honorata oglądać? Najnowszy meksykański serial. Miłość ponad wszystko. A ty mi, Emil, w tym nie przeszkodzisz. To ma 314 odcinków. A ja jestem dopiero na 4. Idę, muszę się pośpieszyć, bo za niedługo emisja. Aż to ci pech. Na Boga, co tu się dzieje? Nareszcie zeszłeś. Nie obchodzi cię, co się dzieje w tym domu, Lucek. Ja od samego rana przycinam żywopłot. I jeszcze muszę zawieźć Logana do szkoły. A ty co? A ty w łazience siedzisz. A poza tym, co ty masz za świecidło na głowie? Co to ma być? To jest najnowszy krzyk mody z Honolulu. Specjalnie sprowadzony dla mnie. Wczoraj kurier Wieczór dostarczył mi paczkę. Z tym świecidłem, jak to nazwałeś? W Honolulu wyprodukowano tylko 30 egzemplarzy, z czego jeden jest mój. Czyż nie prezentuję się jak prawdziwy król? Muszę tego pilnować, bo jeszcze mi pozazdrościsz i ukradniesz mi to w nocy, jak będę spał. Takie coś? Nigdy! A teraz, Emil, złóż mi pokłon i idź, mój wierny sługo. I ja, twój król, Lucek, pozwalam ci odejść.
Dobre żarty, Lucek. Widzę, że trzymacie mu poczucie humoru. A teraz idź dokończyć obcinać żywopłot. Ja wiozę Logana do szkoły. I zrzuć to świecidło z głowy, bo ci będzie przeszkadzać podczas pracy. Ja nie pracuję, jestem królem tego domu. A teraz nikt mnie nie widział i szybko zmykam. Logan! Logan! O co chodzi? Jesteś gotowy do szkoły? Przeszedł ci ból głowy? Tak, tabletka zadziałała, ale i tak tam nie chcę iść. Pewnie dlatego, że nic nie umiesz na dzisiejszy sprawdzian. Logan, ty mnie nie denerwuj. Masz dostać co najmniej 4, bo inaczej nie będziesz moim wnukiem i cię wydziedziczę. I nie zgarniesz majątku. Ja. Tu masz drugie śniadanie. Pyszny ser, a na deser świeżą kość. Już teraz życzę ci smacznego, a teraz zmykajcie. Ja muszę się śpieszyć, bo niedługo telenowela. Dobra, Logan, jedziemy. Zaczekaj, dziadek. W szkole. Till I get up. Time is barely on our side. Dzień dobry, drogie dzieci. Witam was na lekcji języka polskiego. Mój brat, profesor Bykowski, jest niestety chory. Ja będę go zastępować. Mam nadzieję, że się cieszycie. Zacznijmy od sprawdzenia obecności. Logan była. Jestem! Słyszę, nie wydzieraj się. Bazyli, Skalmar. Jestem. Mundek, gazeciarz. Jestem. Irek, Skorupa. Jestem. Miranda. Jestem. Jasmine. Jestem. Diana. Jestem. Rossi. Obecna. Mów głośniej, dziecko, bo cię nie słyszę. Obecna! Już lepiej! Krystal! Obecna! Juliet! Jestem! Megan! Obecna! Savannah! Jestem! Jak ja tej starej jędzy nienawidzę! Wolę Bykowskiego! Że też musi mieć z nami zastępstwo! Cicho, bo cię jeszcze usłyszy! Bazyli, nie rozmawiaj! Rozpoczynamy język polski. Rozpoczniemy sobie od przypomnienia przypadków. Czy ktoś jest chętny? Może na plusika albo ocenę. A jak nie, to będę losować. No, zgłaszajcie się, droga młodzieży. Szybko, szybko. No szybciej, szybciej. Chyba się zgłoszę, może zarobię plusika. Ale jesteś odważny. Ja nie znam tych przypadków. To siedź cicho. Jeszcze cię wezwie do tablicy i będzie przypał. Bazyli! Nie rozmawiaj! Ale proszę panią, ja chcę powiedzieć te przypadki. Dobra, to chodź na środek i powiedz całej klasie. Dawaj, Bazyli! Ostatnia ławka! Ciesza! Zaczynaj! Mianownik kto co? Dopełniacz kogo czego? Celownik komu czemu? Biernik kogo co? Narzędnik z kim z czym? Miejscownik o kim o czym? Wołacz o! Brawo! Zaskoczyłeś mnie, Bazyli! Dostajesz 5. Dzięki! Stary, dobrze ci poszło! Wiem, dzięki! Dobrze, Bazyli dostaje 5. A kto mi powie, na jakie pytania odpowiada rzeczownik? Ja chcę powiedzieć! A da mi pani plusika? Jak odpowiesz dobrze, to tak. Rzeczownik odpowiada na pytania kto i co. Dobrze, podaj przykład. Przykładem może być ławka, dom, kot. Dobrze, jestem z ciebie dumna, Mundek. Masz plusika!
odpowiada czasownik. Czasownik odpowiada na pytanie, co robi, co się z nim dzieje i w jakim stanie się znajduje. Na przykład biegnie, uczy się, śpiewa. Dobrze! Zawsze wiedziałam, że jesteś mądrą dziewczynką, Krystal! Dziękuję, proszę pani. Na jakie pytania odpowiada przymiotnik? No to może Logan? O nie, tylko nie ja! Co to jest przymiotnik? Ja nie wiem! Bazyli, zlituj się, pomóż mi! Jaki, jaka, jakie? Co? Jaki, jaka, jakie? Nie szeptać! Logan, do przodu! Jaki, jaka, jakie? Jaki, jakie, 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 jakie? Na jakie pytanie odpowiada przymiotnik? Jak? Źle! Daję ci jeszcze jedną szansę. Jakie? Nic z tego nie będzie. Masz pałę. Usiądź do ławki. Z powrotem. A ja dzwonię do twojego dziadka, że nie poprawiłeś się w nauce. Ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Słucham. Jaki, jaka, jakie? Na przykład czerwona, słoneczna, kolorowa. Dobrze, masz plusik. Miranda dostaje plusa. Przerwa! Możecie wyjść, a ja dzwonię do dziadka Logana. Logan, współczuję ci. Jak twój dziadek się dowie, to czekają cię poważne tarapaty. Dzięki za pocieszenie. Logan, musisz się wziąć w końcu do nauki. Przecież to nie są trudne rzeczy, które nas pani odpytywała. Dobra, ale mi się nie chce uczyć. Jeżeli tak dalej pójdzie, to nie przejdziesz do następnej klasy. Ej, do której dzisiaj mamy lekcję? Do 16:00. Muszę jeszcze ulotki roznieść. Ej, dziewczyny, co teraz mamy? Biologię chyba. Jesteście przygotowane w razie jakby była jakaś kartkówka albo pytała? Ja się wczoraj uczyłam, myślę, że umiem. Ej, umiecie dzisiaj na kartkówkę z matematyki, z ułamków i pierwiastków? Ja tego nie umiem, nie rozumiem tego. To dlaczego nie mówiłaś? Mogę ci to wytłumaczyć, jeżeli chcesz. Matematykę mamy za 2 godziny, więc trochę czasu jeszcze zostało. Chodź, weź zeszyt i ci spróbuję wytłumaczyć. O, super, dziękuję. Zaczekajcie. Bazyli, kto cię nauczył tych przypadków? Wkuwałem całą noc. Opłacał się mój wysiłek. Ja się nauczę na następną lekcję i zgłoszę się na ochotnika. Może też dostanę 5. Przydałaby się, bo mam tylko 3 dwoje. Dobra, stary, to się poucz i będzie dobrze. Chodź, poszukamy Logana. Gdzieś się chyba zgubił. Ej, jestem strasznie wściekły na tą głupią nauczycielkę siostry Bykowskiego. Jeszcze do dziadka musi dzwonić. Nie dość, że dała mi pałę. Mam ochotę zrobić jej porządny kawał. Pomożecie mi, czy nie chcecie się narażać? Ja nie jestem tchórzem, mogę ci pomóc. Ja też. Też mogę pomóc, ale nie możemy się zdradzić, że to nasza sprawka. O 16:00 muszę zacząć roznosić ulotki. Spoko, stary, nikt nas nie zdradzi. No to co jej zrobimy za kawał? Wyciśniemy jej wodę z gąbki do herbaty. Niech się tego napije. A potem mokrą gąbkę i kredę damy jej na krzesło. Tak, żeby na to usiadła i zmoczyła sobie całe ubranie. A wszyscy będą myśleć, że się zasikała. Szybko trzeba wziąć gąbkę spod tablicy. To leć, stary, a ja będę patrzył, czy nie wchodzi siostra Bykowskiego. Dobra, Bazyli, stań na czatach. Jak na żółwia, strasznie szybko się porusza ten Bazyli. Jak chce, to potrafi. Tam jest gąbka. Uwaga, idzie. Szybko, chowaj gąbkę. Chyba nie widać teraz. Jeszcze ja! Zrobiłam sobie dobrą herbatkę! A wy co, chłopcy? Co knujecie? Nic, przygotowujemy się tylko do następnej lekcji, proszę pani. Mam nadzieję, że w końcu się coś nauczysz!
Zaraz będę dzwonić do twojego dziadka! Idę jeszcze do toalety! Za 10 minut dzwoni na lekcję! Przyniosła herbatę! Wkraczamy do akcji! Mundek zemdlał! Mundek, wstawaj! Ała! Nic mi nie jest! Tylko się potknąłem! Bazyli, idź na czaty! Robimy akcję! Już sunę! Idę porządnie namoczyć gąbkę i wymazać ją kredą. Wycisnę całą brudną wodę do herbaty. A masz! Jeszcze na krzesło! Odstawiam gąbkę i spadam. Udało się, udało się! Sunę! Zaraz dzwonek na lekcję, chłopacy. Rozpoczynamy, kochani, biologię! Ostrzegam, dziś będzie trudno, a nawet bardzo trudno! Rozpoczniemy od najtrudniejszego. Ale ona jest wredna, znowu trudne tematy. Proszę mi powiedzieć, co to jest mitoza? Czy jest ktoś chętny? Nauczył się ktoś? Ja mogę spróbować. To chodź na środek. No słuchamy, co to jest mitoza? Mitoza jest to podział komórki, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej ilości chromosomów, jak komórka macierzysta. Brawo! Jestem zaskoczona, że tak pięknie znałaś odpowiedź! Bez żadnego zająknięcia! Masz 5! Siadaj! Dziękuję. A kto mi powie, co to jest mejoza? Ja chcę! Na środek! Mejoza to podział komórki, w wyniku którego powstają 4 komórki potomne o zredukowanej ilości chromosomów do połowy. Pięknie! Masz 5! Tak samo jak Megan! Siadaj! Dziękuję. Teraz będzie coś łatwiejszego, bo widzę, że odpowiedzi na trudne tematy już znacie. Z czego składa się roślina? Zaczekajcie, zrobię sobie łyk herbaty. Dziwny smak, no ale dalej. Kto odpowie na to pytanie? Ja bym chciała. Słuchamy. Roślina posiada korzeń oraz pęd, na który składają się kwiat, pączek, liść oraz łodyga. Świetna odpowiedź! Masz plusik. A teraz mam pytanie, z czego składa się drzewo? Może Logan, ty spróbujesz? Czy znowu nic nie umiesz? Nie, ja nie chcę próbować nawet. Nie wymawiaj się, tylko chodź na środek. Współczucia, Logan. No, Loganie, co ma drzewo w ziemi? Nogi drzewne. Jakie nogi drzewne? To są korzenie! Proszę tak nie krzyczeć, bo mnie już ucho boli. Nie pyskuj! Dobra, co dalej ma drzewo? Podpowiem, że na literę B. Płaszcz. Jaki płaszcz? Głupi jesteś, czy co? Pień! Pień! A, faktycznie, drzewo ma przecież pień. Zapomniałem. A co ma na samej górze? Śliwki albo jabłka. Zależy, jakie to drzewo przecież. No tak. Ale na czym one rosną? Na gałęziach, proszę pani. No nareszcie, przynajmniej jedno wiedziałeś. To jest korona drzewa. Zapamiętaj, jest to korona drzewa. Jestem wykończona, idę się napić. Siadaj, Logan, masz 2. Uff. Na zadanie każdy z was narysuje swoją ulubioną roślinę. Ta, która mu się najbardziej podoba. Trochę dziwnie się czuję. Jakoś mnie zaczyna brzuch boleć. Usiądę lepiej. Czemu tu jest tak mokro? Całe krzesło zalane. Kto to zrobił? Proszę się przyznać. No przyznać się. Jeżeli nikt się nie przyzna, każdy w
zeszycie ma napisać 100 razy będę grzeczny na następnej lekcji. A teraz kończymy lekcję. Jesteście zwolnieni do domu, bo coraz bardziej mnie boli brzuch. A teraz muszę iść do apteki, bo skręca mnie z bólu. Pakujcie się i do domu. Wynocha! Piona, udało się, Bazylii. Piona Krapson. Dziękujemy wam, kochani, za obejrzenie tego szkolnego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. W komentarzu napiszcie, jaka jest wasza znienawidzona lekcja. Moje to wszystkie. Bardzo was proszę w imieniu Słodkiej Belli o lajka, subskrypcję oraz komentarz. Jeden lajk to jedno lekarstwo dla mnie, więc dajcie ich dużo. Dajcie też subskrypcję, a będzie więcej kawałów. Kochamy was. Dziękuję, że jesteście i że tak licznie oglądacie kanał Słodkiej Belli. Miłego popołudnia i do następnego filmiku. Słodka Bella.